Filip Wiszniewski, a ze mną naprawdę wyjątkowy gość, wyczekiwany wśród kamer, Sebastian Kotwica. Witam serdecznie. Witam wszystkich, bardzo mi miło. Panie Sebastianie, tutaj jest, zdaje się, że dwóch podopiecznych, Dominik Wydra, jutro zawodowy debiut. Nie było takiej niepewności po tej półtorarocznej przerwie, aby wysyłać go w bój już na zawodowe walki? On jest gotowy już od dłuższego czasu, tak naprawdę mieliśmy trochę problemów z znalezieniem walki, znalezieniem przeciwnika. Mieliśmy przeciwnika, nagle jeden wypadł, później organizacja nie do końca chciała znaleźć zastępstwo na tego przeciwnika, później miał walczyć na gali MMA, ta, która została odwołana, więc było trochę komplikacji. Uważam, że to jest dobry moment na jego debiut i tak jak wspominałeś, tych moich dwóch zawodników, czyli Filip Szostak i Dominik Wydra, to są przyszli mistrzowie, więc naprawdę warto ich obserwować, warto śledzić ich walki i zapraszam wszystkich też do oglądania jutrzejszej gali i mocno kibicowania naszym zawodnikom. Rozmawiałem też z Filipem Szostakiem, którego w pewien sposób określiłem jako taką nową generację polskiego MMA. To jest człowiek, który pokonał zawodnika KSW Jonatana Kujawę. Czy to jest wasz cel, aby gdzieś dołączyć KSW? Bo Filip zaznaczył, że chciałby szturmem wziąć polskie MMA w tym roku. Tak, naszym celem jest najwyższy cel, czyli dążenie do pasa UFC. Oczywiście po drodze będzie KSW i pewnie się o nie otrze, a tak jak wspominałeś, walka z takim zawodnikiem, wygrana z takim zawodnikiem, to jest to sukces, natomiast my to traktujemy jako kolejny szczebelek w naszej karierze i wiem, że tego chłopaka stać na dużo więcej i po prostu tak jak mówię, to jest po prostu kolejny krok do przodu, ale jest to taki krok, który cieszy, jest miły i była to fajna walka. Mam nadzieję, że Filip jutro też się pokaże z dobrej strony. Jest tutaj dużo gal w tym roku, zwłaszcza KSW, które organizuje 12 gal, no i podejrzewam, że mogła być dla pana oferta, czy ma pan w perspektywie powrót, bo ja pamiętam, była kilkuletnia przerwa, później ten powrót na TFL-u z Markosem Szmicem, tam było z kolei zwycięstwo przez decyzję, no i na razie cisza. Co się dzieje u pana? Mów mi śmiało na ty, także nie wygłupia się na pan, a wiesz co, trochę mam problemów ze zdrowiem, bo mam z kręgosłupem tam problemy. Zrobiłem teraz walkę w jiu-jitsu całkiem niedawno temu i moje plecy dały radę, wytrzymały. Problem jest teraz taki następujący, że tak naprawdę mam klub i dużo zawodników i tak naprawdę zobowiązałem się, że ich przygotuję i czuję się za nich odpowiedzialny, oni też mi zaufali, więc na moim poziomie walki, tak jak miałem niedawno propozycję powiedzmy z Bellatora do zawodnika 10-0, to, no to nie jestem w stanie się przygotować, robiąc wszystko naraz. Nie? Tacy zawodnicy, którzy będą się tam bili, no to będą zabójcy, więc ja też do nich musiałem się przygotować mega profesjonalnie. Gdybym chciał to zrobić, to pewnie wyjechał znowu do Stanów. Dalej mam kontakt, właśnie jeszcze wczoraj pisałem z menedżerem. Bardzo tęsknię za moją drużynę w Jackson Wing i bardzo ich serdecznie pozdrawiam, chociaż pewnie nas nie rozumieją, ale tak, jestem dalej sercem z nimi, chociaż tam się mocno ekipa porozpadała. Na pewno gdybym jechał na camp, na pewno na jakiś czas bym tam zahaczył, bo chciałbym wpaść tam i odwiedzić, ale tak jak mówię, że do walk zawodowych, jeśli miał wracać do walk na moim poziomie, to musiałbym po prostu poświęcić się tylko temu. Wiemy, że trenowanie zawodowe to wiąże się tylko z tym. Nie mogłem prowadzić tarczy, nie mogłem prowadzić treningów indywidualnych, nie mogłem prowadzić zajęć grupowych, nie mogłem się opiekować zawodnikiem, rozwiązywać ich problemów, wspierać ich i tak dalej, bo musiałem się zająć sobą, a na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, zobowiązałem się zawodnikom i chyba też propozycje finansowe chyba po prostu nie byłyby na dzień dzisiejszy takie, żebym po prostu mógł zostawić to wszystko na 2 czy na 3 miesiące i żeby to się wszystko zgrało, że tak powiem, w klubie i też jestem potrzebny, jestem head coachem, muszę też wszystko dopilnowywać, więc na pewno to też jakimś kosztem te przygotowania, by mój klub stracił, a wiadomo, że koniec końców w ogólnej klasyfikacji musiałby wszystko wyjść na plus, a nie na minus. Rozumiem, że jeśli powrót, to właśnie tylko w takich dużych organizacjach właśnie jak Bellator, czy też możemy uwzględnić tutaj Polskę? Jak najbardziej też możemy uwzględnić Polskę, tylko jak mówię, że jakby zaplecze finansowe jakby nie przekona mnie do tego prawdopodobnie. A z czego to wynika? Gdzieś to jest tak, że organizatorzy chcą w pewien sposób jak najwięcej zarobić, zaoszczędzić na galach? Czy jak uważasz, jak to się po prostu w Polsce odbywa? Wiesz co, ciężko powiedzieć. Inaczej też jak się miało 19 lat czy 20, nie, się zarabiało powiedzmy te parę tysięcy, a inaczej jak możesz zarabiać paręnaście tysięcy miesięcznie, więc jakby to też, jakby tą pracę, którą ja zrezygnuję, fajnie jakby to się zwróciło, chociaż w tym samym stopniu, a nie w mniejszym. Oczywiście jakby swoje ambicje dalej są moje duże i to mnie w sumie najbardziej boli, że miałem ambicje, żeby też walczyć w UFC i to się nie udało i tak naprawdę to gdzieś tam z tyłu głowy mnie gryzie. A tak jak ze stawkami, no to po prostu mamy swoje
polskie czy europejskie stawki i też wiadomo, że są tam jakieś widełki, które każdy dostaje. No tak jak mówię, na dzień dzisiejszy nie dostałem takiej propozycji, która mogłaby mnie przekonać do tego, żebym tutaj mógł się jakoś wspólnie dogadać z zawodnikami, że dobra, teraz sobie zaplanujmy wasze walki, zróbmy wasze walki, a po waszych walkach sobie zrobię swoje przygotowania i zajmę się przygotowaniami do swojej walki. Ja trenuję grappling od 2018 roku, więc może tym pytaniem też wyniosę coś dla siebie. Czy mam rozumieć, iż te problemy związane z plecami, one zostały wyniesione przez te lata trenowania zapasów i czy to jest coś, co będzie się ciągle odnawiać i też jak sobie z tym radzić, aby do czegoś takiego nie dochodziło? Na pewno profilaktyka, na pewno takie trenowanie, gdzie ja już 22 lata trenuję na macie, na pewno takie trenowanie, gdzie trenowałem 2000 powiedzmy 5, a 2010 czy tam 15, to było takie trenowanie, gdzie nie do końca może to było mądre. Przez to, że jeździłem też do Stanów i tam spędziłem półtorej roku, to wiem jak mądrze trenować, jak robić profilaktycznie. Tam na przykład nie ma możliwości, żeby zawodnik, tak jak ja chciałem potrenować z Jonem Jonesem, to po prostu żaden trener mnie nie dopuścił do tego, bo jest za duża różnica wagi. Wtedy wiedzą, że John Jones się z tego nic nie wyniesie, ja z tego też nic nie wyniosę, dodatkowo ja się mogę skontuzjować i to nie przynosi żadnego rezultatu, więc jakby... Takie mądre trenowanie moim zdaniem jest profilaktyką tego, żeby unikać kontuzji i na pewno takie mądre leczenie takich kontuzji, czyli danie sobie taki okres odpoczynku, wyciszenia tego wszystkiego jest bardzo ważne, natomiast często w zapasach było tak, że to miał skręconą kostkę i tak na giewont wbiegaliśmy, więc to była takie trochę inne czasy, trochę inne podejście, więc na pewno teraz z biegiem czasu i wszystkich swoich doświadczeń staram się prowadzić zawodników tak, żeby unikali tych błędów, które ja popełniłem. No, ja w pewien sposób tak się kiedyś właśnie skontuzjowałem, ważąc około 61 kg, sparowałem z chłopakiem ponad 90 kg. No, nie skończyło się to dobrze i też widzę, że ta brać trenerska, powiedzmy, ona się rozwija, jest coraz większa świadomość i po prostu już nie zestawiałem takich chłopaków. Moje pytanie, jedno z ostatnich, brzmi... Czy w ogóle ujrzymy ten powrót, aby po prostu gdzieś zwieńczyć, przypieczętować tą karierę, jeśli mówimy o takiej pożegnalnej walce? Ciężko powiedzieć, na pewno bym chciał, no miałem też propozycję walki o pas na TFR-u, bo też tam kilka walk aktualnie tam, teraz też była walka o pas na tej gali ostatniej, na pewno chciałbym to zrobić, na pewno dalej moim marzeniem jest gdzieś tam z tyłu głowy zrobić tę walkę, powalczyć, mam 32 lata, chociaż nawet wyglądam na trochę mniej z tego, co się sądzę, więc może jeszcze pociągnę parę lat, uważam, że jestem w bardzo dobrej formy, lepszy niż byłem kiedyś, z tym zdrowiem już nauczyłem się trenować, wiem czego muszę unikać, jakich pozycji, gdzie, kiedy odpuścić na przykład jakąś pozycję i lepiej stracić pozycję, niż sobie znowu gdzieś tam zrobić problem z tym kręgosłupem, więc uważam, że ten potencjał dalej gdzieś tam z tyłu jest i chciałbym go wykorzystać, tylko tak jak mówię, nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz i po prostu jest to niewykonalne, a nie chciałbym po prostu robić czegoś po łebkach i przygotować zawodników po łebkach i siebie przygotować po łebkach, bo jest to za duże ryzyko. Zawodnicy ryzykują swoją karierę, swoje zdrowie, ja też ryzykuję swoje karierę, swoje zdrowie, więc musimy to zrobić, że tak powiem, mądrze. No, troszeczkę taki kazus z Damiana Stasiaka, który kiedyś mi opowiadał, iż nauczył się trenować mądrze, nie zawsze więcej znaczy lepiej. Z Stasiakiem też trenowaliśmy w Jackson Wink, więc też może gdzieś tam te doświadczenia takie wyniesione ze Stanów, to może też jest to, nie? Tak. Ostatnie pytanie. Zabawmy się w swego rodzaju matchmaking, bo jesteś zawodnikiem, który troszeczkę nie walczył. Jest w mojej myśli jeden zawodnik, który też dawno nie walczył. Jeśli powiedziałbym tobie nazwisko Filip Wolański, to odpowiedziałbyś na taką propozycję? Ciekawe, jest to też zawodnik z Krakowa, znamy się, nawet czasami gdzieś tam się spotykamy, gdzieś tam się widujemy na macie, czy trenujemy. Na pewno było to ciekawe stawienie, dostawałem takie pytanie już kilka razy. O proszę. Tak, zwłaszcza gdzieś tam w okolicach naszych krakowskich. Mamy gdzieś tam dobre relacje, aczkolwiek to tak jak się zauważyło w całym sporcie. Można mieć koleżeńskie relacje, natomiast zawodnicy, jak są zestawieni, walczą ze sobą i że tak pokazują na walce agresję, a po walce znowu zbijają piątkę, więc ja nie mam nic przeciwko. Okej. A czy w ogóle KSW wyrażało jakąkolwiek chęć? Był telefon od Wojsława Rysiewskiego? Tak, prowadziliśmy już rozmowy kilka razy, było kilka propozycji, ale tak jak mówię, wcześniej mój stan zdrowia nie pozwolił się na to przygotować, raz dostałem propozycję na 3 tygodnie przed galą, więc to też było za wcześnie, więc tam jakieś rozmowy, jakiś kontakt mamy, na pewno staram się moich zawodników tam wpychać i pchać i mam nadzieję, że niedługo zobaczycie zawodników Kotwica Amateur Team na KSW. No bardzo liczę na taki powrót, a życzę przede wszystkim zdrowia, bo to dla sportowca jest najważniejsze, aby móc po prostu się tym cieszyć, bo po to to robimy, po to to robicie. Życzę powodzenia jutro w
tutaj w roli trenera. Myślę, że to będzie dobra gala i Fight Night 3 pokazało, że potrafi robić, mimo że lokalne, to dobre wydarzenia. No i co? Czekamy na to. Dziękuję wszystkim. Trzymajcie mocno kciuki jutro za moich dwóch zawodników. Na pewno będzie co oglądać i jedziemy z tym. Tyle dzisiaj. Sebastian Kotwica. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.